Firma KFA2 w świecie gamingu oraz sprzętu gamingowego jest najbardziej kojarzona z kartami graficznymi, które tu spisują się bardzo dobrze, czego przykład mogliście widzieć w jednym z moich materiałów. Natomiast to nie jedyne produkty, jakie można znaleźć w portfolio tej marki. I wtedy wjeżdżam ja z nietypową paczką od KFA2, w której to znajdziemy monitor Vivance 01, na którego recenzję Was zapraszam. Pierwszy monitor od KFA2 nosi nazwę modelową V101 i tutaj na sam początek muszę pochwalić markę za proste nazewnictwo swojego produktu, które jest łatwe do zapamiętania. Omawiany dzisiaj sprzęt występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich, który możecie widzieć dzisiaj na materiale, oraz drugi z podświetleniem RGB na tyle monitora. Natomiast przechodząc już do tego, co oferuje nam panel od KFA2, to jest to matryca w rozmiarze 27 cali o rozdzielczości 2560x1440 pikseli i odświetleniu 165 Hz. Pokrycie barw wynosi 99% sRGB oraz 95% dla gamuta DCI-P3. Natomiast czas reakcji to 1 milisekunda MPRT, kontrast to 1000:1, a jasność panelu wynosi 350 kandeli na metr kwadratowy. Monitor posiada również wsparcie dla technologii G-Sync oraz standardu HDR. Subiektywnie, czy jest to dobra matryca? Moim zdaniem tak. I tutaj defaultowe ustawienia są raczej kiepskie. Ja bym radził się pobawić przede wszystkim temperaturą barwową, gdyż standardowa temperatura barwowa ustawiona w tym monitorze jest mocno zaniebieszczona, co widać po prostu, gdy się przestawi tą funkcję na bardziej normalną, że tak powiem, wartość. Kąty widzenia, jak i odwzorowanie kolorów są naprawdę tutaj bardzo dobre. Zresztą to jest panel IPS, więc spodziewaliśmy się tego, że kąty widzenia, jak i odwzorowanie kolorów będą na wysokim poziomie i nie zawiedliśmy się na produkcie KFA2. No dobrze, tak więc przejdźmy teraz do złącz, bo na tym polu KFA2 bardzo mocno lśni. Mamy do dyspozycji złącze do zasilania 12V, następnie jest DisplayPort 1, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort 2 oraz wyjście audio jack. I tutaj moje pochwały muszę niestety przerwać, gdyż producent chwali się o maksymalnym odświeżaniu 165 Hz oraz pokryciem barwnym na poziomie 10 bitów. I tutaj krótka przerwa, bo muszę się Wam z czegoś wytłumaczyć. Podczas recenzowania tego sprzętu nie zauważyłem, że ten monitor wspiera technologię FRC, czyli Frame Rate Control. Sam nie do końca wiedziałem, o co z tym chodzi, dlatego postaram się Wam to szybko i możliwie łatwo wytłumaczyć. Upraszczając do maksimum, gdy mamy 10-bitowy panel, to widzimy więcej odcieni kolorów niż na 8-bitowej matrycy. Ale gdy mamy do czynienia z matrycą 8-bitową z technologią FRC, to mamy prawie identyczne odczucia jak z użytkowania matrycy 10-bitowej. KFA2 V101 wspiera właśnie przy maksymalnej rozdzielczości 8 bit plus FRC, dzięki czemu unikniemy nierównych przejść tonalnych, jak to miałoby miejsce w przypadku matrycy 8-bitowej. A teraz wracamy do omówienia, ile się da wycisnąć z tego monitora w poszczególnych rozdzielczościach. Maksymalnie jesteśmy w stanie uzyskać przy rozdzielczości 1440p 120 Hz przy 10 bitach i to tylko poprzez złącze DisplayPort. Na tym samym złączu również jesteśmy w stanie uzyskać maksymalne odświeżanie, czyli 165 Hz, ale już przy 8 bitach przestrzeni barwowej. Niestety na HDMI maksymalne odświeżanie to 144 Hz przy 8 bitach. KFA2, jakże ja mam Cię ocenić? No zacznijmy teraz w tym podsumowaniu od rzeczy przyjemniejszych, czyli od plusów. Na pewno na plus należy zaliczyć samą matrycę, która ma bardzo dobre odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Do tego jest bardzo szybką matrycą, bo 165 Hz, ma G-Synca oraz rozdzielczość 1440p moim zdaniem jest idealna pod najnowsze gry komputerowe. Kolejną dużą pochwałą będzie ilość złącz obrazowych, bo mamy aż 4 złącza obrazowe. Co prawda są to 2 DisplayPorty i 2 HDMI, ale taka ilość jest jak najbardziej satysfakcjonująca. No i moim zdaniem też ogromna zaleta tego sprzętu to niska cena, bo jest to 1399 zł, przynajmniej taka jest cena sugerowana na dzień nagrywania tego materiału. Natomiast nie ma róży bez kolców i nie ma sprzętu bez wad. Tak też jest w tym przypadku. Na pierwszą wadę bym zaliczył tutaj samą podstawę, która nie posiada żadnej regulacji. Jedyną możliwość regulacji to jest możliwość kąta pochylenia tego monitora. Natomiast góra, dół czy na boki niestety takiej oto możliwości nie posiada. Podstawa jest niezła, ale nie najlepsza moim zdaniem. No i tutaj ratuje nas montaż VESA, który jest dostępny w tym monitorze i tak też bym zalecał Wam zamontować tą matrycę.
Kolejną wadą moim zdaniem jest sama temperatura barwowa monitora. Po wyciągnięciu go z pudełka jest mocno zaniebieszczona i tutaj zalecam, aby już na samym starcie zmienić tę temperaturę barwową na troszeczkę cieplejszą. Będzie na pewno milej dla oka i bardziej naturalne będą kolory na samej matrycy. Ostatnią wadą, jaką ja wykryłem w przypadku tego monitora, to sam guzik od OSD oraz samo OSD. Guzik moim zdaniem jest troszeczkę za daleko względem lewej krawędzi, przez co jego obsługa jest mało wygodna i mało intuicyjna. Natomiast samo OSD nie posiada języka polskiego, co też uważam za wadę, gdyż większość monitorów, jakie kiedykolwiek miałem okazję testować i posiadać w życiu, takowe menu w języku polskim posiadało. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli raz sobie ustawimy parametry naszego monitora w postaci np. tej temperatury barwowej oraz w komputerze takie parametry jak odświeżanie, rozdzielczość czy przestrzeń barwową, to z tego monitora będziemy bardzo zadowoleni. I z tym oto wnioskiem zostawiam Was już na koniec tego materiału. Jeżeli się podobał, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. A ja się już z Wami będę żegnał. Do zobaczenia, do usłyszenia.